Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. 8 października w czwartek pozostajemy na peryferiach rozległego wyżu arktycznego. Wzdłuż zachodniej granicy Polski zaznaczy się mało aktywny front atmosferyczny i tu niewykluczone są słabe opady deszczu lub mrzawki. Im dalej na wschód, tym niebo będzie coraz pogodniejsze. W województwach zachodnich utrzyma się stosunkowo ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego. Poza tym będziemy oddychali zimnym, arktycznym powietrzem. Na termometrze 11 stopni na północy i na wschodzie, nieco cieplej na południu, 14, najcieplej na zachodzie, 16. Ciśnienie atmosferyczne powinno się nieznacznie wahać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1023 hektopaskale. Wiatr zapowiada się umiarkowany z kierunków wschodnich. Biometr na zachodzie kraju niekorzystny, poza tym obojętny. W następnych dniach można spodziewać się słonecznej pogody i niestety dalszego 5-stopniowego ochłodzenia. Teraz to wszystko, do usłyszenia.